Siemanko, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Widać, dzisiaj jest piątek, 19 kwietnia, ale to dosłownie za pół godziny wychodzę z domu, więc mam tylko pół godziny czasu, więc dzisiaj musi być szybka akcja o ten, jak to się mówi? Nie wiem, co, jak to się mówi. No, obstrugać te, muszę te winorośle obstrugać. No dobra, nie będzie obstrugać. Muszę zlikwidować takie coś. No i fajna robotka. Ciekawa. 16 na godzinę. Ogólnie to będzie 12 chyba? Albo 10. 10 albo 12, ale chyba 10 na godzinę, z tego co pamiętam. Tylko sobie przez mój mod ten na prędkość sobie zwiększyłem to. Fajnie to wygląda. Jak to się od tych gałęzi tak odbija. Czy gałęzi? No od tych patyków po prostu, nie? No i to jest taka pierwsza robota, a druga to będzie po prostu sprzedaż. Oczywiście też tym landy nie będę sprzedało, bo mam trochę oleju, ale to blisko, bo tylko przez drogę, więc. No i potem przewijam na grudzień i pociągiem. Więc robotka fajna. Tylko fajnie jakby ten ciągnik był bardziej zwrotny. Ogólnie od boku też się da wjechać w ten rządek. Sprawdzone info. Sprawdzałem to. Może to nawet na koniec pokażę, jak będę miał chwilę czasu. Kurwa, zapomniałem. Zapomniałem. Ja zapomniałem dosłownie o tym. Nie wierzę w to. Muszę do Pawła zadzwonić. Siema. Siema. Ty wiesz jakie jajca? Jakie? Bo ja zapomniałem o tym, że mamy w ogóle grać. Aha. A co robisz jutro? A jutro jeszcze nie wiem. Zależy, czy pojadę do roboty, czy nie pojadę. No bo ja wychodzę za 40 minut o godzinie pierwszej. Ja zapomniałem. Aha. W ogóle, że mamy grać, ty. No dobra, to wtedy jutro tam w kontakcie będziemy. To ci napiszę najwyżej. To na pewno nie pojadę, bo jak ma padać. Jutro ma padać, nie? Cały dzień. Niby jo, ale może będzie tak, wiesz. Dzisiaj też niby miało padać, a... A było ja, teraz słońce pada. Praktycznie cały dzień. Byłem, no teraz jo. No, dobra, to tam do jutra. No dobra. Ja pierdzielę, ty zapomniałem, że z Pawłem mam grać, ty, naprawdę. Teraz dopiero jak ten, jak mi wyskoczył Discord, że dzwoni do mnie, nie? To sobie przypomniałem. A dosłownie dwie godziny temu pisałem, a czy on się pytał, czy może być odwiedza, ja powiedziałem, że jo. Ale głupotę zrobiłem. No dobra, no. Powiedział, że jutro i tyle. Three love in mine. Pablo. Tarararara. Nie no, szybko idzie to żaglowanie. No widzicie, no raz, dwa. Fajna robotka po prostu. W sumie bardziej mi się podoba to takie obcinanie tych listków niż zbieranie tego. Fajnie w ogóle to działa, to narzędzie takie, nie? Ogólnie wychodzę się na piwo, a ogólnie mógłbym tyle odcinków sobie nagrać, że to szok, nie? Ale chuj, jak to się mówi, niedzielę będę prawił. Bo niedzielę tego barana nie będzie w domu, więc niedzielę będę miał praktycznie całą dla siebie, żeby nagrać. Bo pewnie jak wyjadę gdzieś na obiad, no to będzie gdzieś koło drugiej, tak? Druga, trzecia. A może tal nie pojadę? Też jest taka opcja. No i dobra.
Jeszcze parę rządków będzie zrobione. No, najważniejsze są te najdłuższe tutaj rządki, tak, nie? Tak naprawdę. Bo jak te długie będą zrobione, to potem na tych krótszych już będzie szło. Szybciej troszeczkę, bo będzie już trochę krócej i... Listopadzik, trzeba to ściąć i tyle. Na później zapnę sobie tego Landyniego do tej mojej przyczepy z autoloadem i tyle, nie? I będę woził. Bo muszę sprzedać sok z winogron, muszę sprzedać ten olej rzepakowy, co został. O, teraz było widać, że poza słupkiem jechałem i normalnie się da. Muszę się odsunąć, o. Ale nie za bardzo, żeby mi to zbierało też. O, patrzcie, dzisiaj mogę sobie wyjechać, rządka mogę sobie wyjechać. No to tak, w sumie bardziej z ciekawości sprawdziłem sobie dzisiaj, jak przygotowałem save'a. Oczywiście wszystko jest zwałowane, zasiane, więc nie bójcie się. Ten co 19 gra, chłopak. Dobra, tutaj sobie wiadę i tyle, nie? Coś chciałem zobaczyć, ale zapomniałem. Naprawdę, ty, zapomniałem. Coś chciałem zobaczyć. Ja nie wiem, miałem jakiś problem ogólnie ze sobą. To jest straszne. Bo ja dzisiaj dosłownie zapominam. No, a czy tyle, że wychodzę wieczorem, to ja wiem, ale... Tyle to jeszcze pamiętam, ale... Ale ogólnie mam jakiś problem dzisiaj, bo zapominam sobie coś. Nie wiem, co się dzieje. Ogólnie zrąbałem, bo zamiast kurde tego... Zamiast sobie nagrać odcinek ten wcześniej i teraz bym sobie już nagrał drugi i bym był do przodu. No to sobie przeglądałem auta. No ale też w sumie ważną rzecz zrobiłem, więc... Bo auto też jest potrzebne, żeby przeglądać tak. No i tak to jest. Przeglądałem sobie te samochody i tyle. No i w sumie miałem tylko przejrzeć... Może tak z 15 minut sobie OLX-a, a tak żebym się zasiedział, że chyba z godziny przeglądałem ponad. No bo była 17.20, bo po prostu się umyłem po robocie i... Mówię, wejdę sobie na OLX-a, bo była 17.20 dokładnie, jak odpaliłem kompanię. Wejdę sobie 10-15 minut i wtedy sobie nagram w podróż szósty odcinek. Także nagrał, że kurde, jak wyszedłem z OLX-a, to była 19 prawie. Czy była nawet 19 i potem musiałem... Nie, no nie było 19, było 18.50 chyba. No to ponad godzinę przeglądałem OLX-a. Tam w sumie parę ciekawych aut sobie znalazłem. Ogłoszę w sumie może bardziej, bo aut to typowo jedno auto szukałem. Ale czy się uda kupić, tego nie wiem. No i dobra, jeszcze dwa przejazdy, tak? Albo trzy. O, widzicie? Wyjechałem ze rządka nawet. Znaczy, no dwa, dobra, dwa rządki, bo to po dwa tak było mniej więcej rewelne. Bo to było pod kombajn tworzone, że dwa rządki i wiadomo, i kolejny przejazd, nie? Dłuższy. Albo krótszy, zależy. Ciekawe, czy coś się stanie, jak zostawię tego Żyda tam na tym. Muszę to sprawdzić. Tam gdzieś Żyda zostawiłem, bo liście zostały, więc tego nie będę ruszał. I zobaczymy, co się stanie. No i gitara. Nie mogę, jak to lata na tym wszystkim, nie? No ale robota fajna. Jest 20.28, więc...
Tararara. No i dobra, zrobione. Na 4H i ogień. Oczywiście ta główienka z przodu może być do liści, no bo mi ten tam nie przeszkadza. Bo drogę to ja mam tylko taką daleką, że tylko przez drogę przeskoczę i już jestem. Pociągu na razie nie wzywam. Tam jest trochę pszenicy, tam jest trochę pszenicy, no to tak porozwalane jest, niestety. No. Do tyłu. No i ogień. O kurde. Ten ciągnik w sumie jest taki... Taki wielki, jak ta przyczepa jest 3 razy większa od niego, nie? Gabarytowo, no, ale dobra, już tam. Mnie to tam akurat wysi, jak to się mówi. Oczywiście pierwszy sok z winogron sobie załaduje. Aha, no dobra, jak już mi złapało ten olej rzepakowy, no to już dupa. No to naleję sobie, nasypię sobie tego oleju rzepakowego. Jedną paletę mi wciągło przez przejazd. Ale jajca ty. No dawaj gazu. Ja nie mam super siły jeszcze odpalonych, bo tak to bym sobie przedstawił tą paletę. Więc muszę zrobić tak. Niestety kółka się zablokowały i tyle. A coś ciężko ma kurde z tym. Tutaj stoi mój Lizard Kolosos, niech sobie stoi. Bo tutaj był... On jest sprzedawany. Ale to jest ciekawe. Kurczę, obaliło mi ciągnik, nie? Ogólnie to cały by się obalił, gdyby nie ta maszynka do tego, do liści. 94 tysiące, więc trochę kasy da z tego oleju, nie? Bo troszkę go tu leży. Czy ja stojąc w miejscu będę pełny? No tak, kurde, prawie. Dobra, jak już łapię ciągle ten olej, to niech wywiąza ten olej już z całości i tyle. Ale będzie 1,5 miliona? Może nawet i 2 miliony w sumie może być. Bo pszenicy mam 400 ton i jęczmienia mam chyba te 430, jak dobrze pamiętam. Dawaj, syp pan. No już 808 na koncie, a jeszcze daleko, daleko do końca. Dawaj. No. 12 ton już jest naładowane. W sumie to bardziej 1000 litrów niż ton. Dobra. Uda mi się złapać. Nie uda mi się złapać. Niestety licho podjechałem. Dobra, paletę tak przerzucę i tyle. Może to samo. Albo lepiej tak zrobić. Nie no, ten ciągnik jest trochę za mały do tego, bo nawet w sumie ta przyczepa go lekko przeważa, jakby nie było, nie. No ale już tyle to sobie położę to. Na szczęście daleko nie mam, bo jak ja bym tak z pumapy miał z tym jeździć, to kurczak, złoty. Mogłoby być nieciekawie.
No ale na szczęście jest jeden plus tej przyczepy, że ona szybko wysypuje, nie? 9200, tak o. No i dobra, tutaj zajadę i zobaczę, czy uda mi się coś tu ściągnąć. Dobra, ładnie, 6, 7 ton, 8, 9, 12, 14, no i dobra, 16. Kurde, ile tych jeszcze kursów będzie tu było? Wiedziałem się, że pak sobie ustawiłem już na automatyczną sprzedaż. Więc ja teraz dziennie dostaję po 200 tysięcy chyba. Nawet w sumie nie wiem, ile dostaję dziennie. Musiałbym zobaczyć, ile miałem we wrześniu dwa dni temu na odcinku. Bo teraz miałem 760 tysięcy chyba i zaczynałem. Albo 650, nie pamiętam. Ale już trochę zarobiłem, nie? Bo to jest trzecia albo czwarta przyczepa, więc... Tak sobie stanę, ale będzie trochę... Może szybciej ciągnę. Albo i nie. Nie ma jak to wziąć parę... Nie ma jak to po każdy palec jest tylko tam po jednym tym. Po jednej skrzynce, nie? No ale trudno. Zaraz się to załaduje. Żebyś se pooglądał. Dawaj, syp. O, 1 100 jest na koncie, więc spoko. Dawaj, dawaj, napełnij, napełnij. Nie rób wstydu. 9500 już. Coś zabiera, ale nie wiem, z której palety. A czy to ważne, z której palety zabiera? Ważne, byleby napełniało, tak? Tu jest paleta do dopełnienia. Dawaj, 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 bierz, bierz, bierz. Dawaj, napełnij tą paletę. O, było, było, było. No bierz tą paletę. Ja nie wiem, czy to ma trigger, bo... Nieraz złapię, o. Tak jakoś jakby musiał, jakby ledwo, lekko przyczepę podnosić, coś takiego. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, ładuj tam. To i tak cały nie wejdzie, ale... Nie mogę, jak to... Jak to dziwnie łapie, nie? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze 20 litrów. No i 6 litrów na palecie zostało, ty.
36 tego dostałem. Euro. Więc luks. Nie no kurde, ale to widzicie jakie to jest długie, długa sprzedaż, nie? To zawsze, co roku tak jest. Tylko dobrze, ja tyle polew nie zrobiłem i teraz zmądrzałem i szybciej sobie włączyłem tą automatyczną sprzedaż, bo sprzedaż, bo kurczaku. Ciężko by było, ciężko. No a po co się odpala tryb? Dawaj, 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 może będzie pełna szczepa. Tak, będzie jeszcze nawet. Nawet jeszcze jedna będzie. Tam to już niekoniecznie pełna, ale... Jeszcze myślę, że z pół przyczepy da. Leciutko. No nie, jeszcze ten mnie capnął, ty. Ale na szczęście winogrona są na jedną przyczepę, więc... Nie będzie problemu. Co jest? No dawaj, dawaj, no bo już trochę czasu minęło, a jak się sprzedawać już. No patrz. Pięćset euro w 3000, nie? No w sumie logicznie, nie? No bo jak paleta jest po 6000, palety są. Podjadę, może zaciągnę te dwie palety. Ja zaciąga, to dobrze. On te zaciągnie? On te już nie zaciągnie, niestety, bo leży. Nawracaj, nawracaj. Ale tak, żeby w słup nie walnął. Siedem czterysta. Dawaj. No dawaj, ciągnij, 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 ciągnij. Tu gdzieś jeszcze paleta widziałem, była obalona na czapę. No i chyba wszystkie palety. 10 litrów. No i mówiłem, że będzie połowa, jednak jest więcej, no bo jest 10 tysięcy litrów. No da, raczej wszystko. Bo ja i tak więcej nie zmieszczę i tak. Dobra, dobra. Jadę po te winogrona i kończę. Kończę sprzedaż takich palet i potem wsiadam na pociąg. Będzie luks torpeda. Dawaj, dawaj, zbieraj, co? A, to tak serio, powoli, powoli, to tak powoli? No dawaj, te palety, dawaj! A to małe palety są. Po 430 litrów? Jakieś takie nietypowe te palety.
No resp, kolejny resp. Bez kitu. Po 430 litrów. Jeszcze 3,5 tysiąca litrów. No to jeszcze jedna powinna wyskoczyć. Czy jedną. Jeszcze 2000 litrów zostało. Powiem wam, że soku zimnego jeszcze ani razu sprzedawałem w życiu. No ale gdzie miałem sprzedawać, jak nic nie powinien się winnego. Tak jest 900, no to co? Jeszcze ze dwie palety powinny być. Patrz, pod lawę te dałem i normalnie sobie wciąga. Nie wiem. Jak poskoczyły ty. No. Ale dziś wciągniesz te palety, czy nie? O dobra, co coś się ładuje. Dwie palety wciągło. Ktoś tu bliżej koła to łapie. No i dobra, te 200, tam 30 litrów co zostało, no to już tego nie wyciągnę niestety. 8600, no to... No to dało połowę przyczepy, no to trochę kasy powinno dać. Za 5200? No 40 tysięcy? 50 tysięcy powinienem dostać. 50 tysięcy powinienem wpaść. Ale zobaczymy teraz. No 45, więc dużo się nie pomyliłem. Pociągu nie ma jeszcze na mapie, więc mogę sobie lecieć od tej strony i tutaj go zamówić. Serio, tu się na torach zamawia? Bez sensu. Znaczy na torach, na chodniku. Co ty gadasz? Do 9.50% śniegu. I jakie jajca ty? Ale jutro nie ma padać, dobra, na szczęście. Dobra. Jest 20.47, pociąg jeszcze nie przyjechał. No jadzie ten pociąg czy nie? Gdzie ta menda jest? Jeszcze dopiero 700 będzie przejechał? To co, na wstecznym będzie tylko całą mapę? No nie gadaj. A za ten 1 400 000 co mam, no to mogę sobie landy kupić. Może tego był jest wielki. I tego. Naprawdę wielki ciul tutaj już zostanie do kupienia. Tak, mimo 900 tysięcy. No za 180 tysięcy to raczej już nic nie kupię tutaj. Ten lamp też sobie kupię, chociaż tutaj takie mało. Tutaj te łączki zostawię, no bo nie będę tego na pola przerabiał, no bo bez przesady, nie? Ale... 190. Poważnie, 1000 tylko dobra. 900 metrów. No nie gadaj, że cała mapę dymę na sepszym. No a jak? Jasny gwint. No nie wierzę w dziada. Trzydzieści minut odcinka. Jak to zleciało, ty?
O, 300, no to akurat będzie na cały, akurat będzie na cały pociąg, będzie. Więc bardzo dobrze. A ktoś pisał na mnie? Nie. To tylko po prostu stare powiadomienie. Dawaj syp! Nie mam całego dnia. Więc będzie tylko 6 ton mniej, nie? Jak tu było 300 pszenicy? No to teraz nie zobaczę. To tam wielki dziur tak naprawdę będzie tej pszenicy na tym drugim hubie przeładunkowym. Dobra. 180 ton jeszcze. No i to wejdzie na spokojnie. No a resztę sobie sprzedam poza odcinkiem, bo nie mam czasu, więc tylko pokażę wam jeden pociąg, jak sprzedaję i tyle, nie? No i resztę kasy będę ładował w te randy, co zostały do kupienia. Bo to wszystko uda mi się wykupić za tą kasę, na pewno. No a potem już będę ładował w kredyt, bo mam 3 miliony kredytu, żeby to spłacić, nie? Żeby wiadomo, na koniec serii był czysty. Teraz będzie ostatni sezon. Taki w sumie można powiedzieć normalny, że będę wszędzie wszystko chciał. Czyli trochę pszenicy, trochę jęczmienia, trochę rzepaku. Może trochę więcej rzepaku nawet. Ale no i wtedy jeszcze zrobię ten ostatni sezon, ostatni już taki sejowy, czyli... No bo już trzeba robić, no bo to wiadomo. Bo ile już tu mam godzin na tym sejwie? 184, no to 200 godzin będzie. Przecież nie no, 15 godzin nie uda mi się. W 15 godzin nie uda mi się skończyć tej mapy. Bez przesady. Jakie same zima będę robił za 3 godziny albo 4. Potem to zasiać. Jakaś tam minimalna szansa jest, ale wiadomo. Nie za dużo. Dobra, tak. No i 565 tysięcy na koncie, więc spoko. No, to wygląda to tak. Nie za ciekawie. Dobra, ja jeszcze kupię sobie ostatnie pole, bo jeszcze mnie stać na jedno. Dobra, może być coś. Sobie może być to... Czemu to bardziej łąka niż pole? Dobra, jeszcze na to mnie stać. Nie zostanie mi tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 albo 7, bo nie wiem czy tego liczyłem, ale chyba nie liczyłem. No to 7 landów, no to... No to 7 landów... To się da. Się wszystko da. A ja wam dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć i papa.